Cześć Rafał, 44 pytanie należy do Ciebie. Powiedzcie mi proszę, bo ja się doszukać nie mogę, czy jest możliwość sprawdzenia, ile osób obserwuje mój podcast na Spotify? W ogóle, czy platforma ma jakiś łatwy sposób na sprawdzenie statystyk dotyczących podcastu? Ja już Ci pisałem w komentarzu, że Spotify trochę zaskoczony jest popularnością podcastów, że tak dużo ludzi chce słuchać podcastów przez Spotify. Ja też się dziwię, wielu innych podcasterów też się temu dziwi, no ale około 30%, może nawet jeśli to jest 15%, to jest bardzo dużo ruchu przychodzi ze Spotify do naszych podcastów, więc to jest bardzo dużo, naprawdę. Średnio oczywiście, a dokładnie sprawdzić to można. No, na kilka sposobów. Więc ponieważ Spotify został w ten sposób zaskoczony, bardzo długo się wzdrygał przed tym, żeby w ogóle dołączyć podcasty. No więc zrobił to tak na początku bardzo ostrożnie i zgodził się na dodanie podcastów tylko przez serwery, które obsługują podcasty. Czyli był to na początku chyba Omni Studio. Potem były to jakieś inne serwery, takie zaufane. Teraz nawet Spreaker od już dawna też umożliwia umieszczenie podcastu właśnie w Spotify. A ostatnio już w ogóle Spotify udostępnił platformę, w której można samemu dodać swój podcast i już nie trzeba mieć żadnego potwierdzenia od serwera, na którym to jest. Ja najpierw zamieściłem podcast poprzez Omni Studio, bo na początku chyba 2017 roku, już nie pamiętam dokładnie, to tak szybko leci, że to trudno spamiętać wszystko. Zamieściłem właśnie i poprosiłem, żeby dodano mój podcast do Spotify. Dodany został. Potem, jak się przeniosłem do Spreakera, to on tam jeszcze wisiał i nie miałem żadnego wpływu na to, że tam coś wisi i że nie mogę tego zdjąć, bo zmieniłem serwer. Były z tym, znaczy nie było z tym żadnego problemu, no ale po prostu nic z tym nie można było zrobić. I jak się pojawiła możliwość przez Spreakera umieszczenia swojego podcastu w Spotify, też zamieściłem i wtedy miałem dwa podcasty Nauka XXI wieku. Jeden do któregoś tam odcinka, a ten drugi ze Spreakera już miał wszystkie odcinki. No więc tam ciągle były z tym problemy. W końcu założyli możliwość dodawania własnych podcastów poprzez platformę Spreakera i też dodałem kilka swoich podcastów i próbowałem dodać te podcasty, które już wcześniej Nauka XXI wieku, które były dodane przez Spreakera. I dostałem taką odpowiedź, no bo się to nie udawało, i dostałem taką odpowiedź, że cześć Borys, dzięki za kontakt. W tej chwili Spotify dla podcasterów nie umożliwia podcasterom, którzy już się dodali przez inny jakiś agregator, tutaj to jest napisane, czyli przez Spreakera na przykład, ale nasz zespół pracuje nad tym, żeby to było możliwe. No więc musimy poczekać, żeby się przenieść do Spreakera ze statystykami, bo tam są bardzo dokładne statystyki w Spotify'u. Natomiast w Spreakerze, albo w jakimś innym agregatorze, który masz do podcastów, będzie informacja o tym, że Spotify generuje u ciebie jakiś ruch, prawda? W statystykach możesz to znaleźć. No ale bardzo dokładne statystyki będą dopiero właśnie w Spotify'u, bo tam będzie dokładnie zajrzane, kto oglądał, jak oglądał. No właśnie o tym piszą tutaj dalej, że w międzyczasie twój agregator powinien udostępnić ci statystyki dotyczące Spotify'a. No i to jest cała odpowiedź, także fajnie, że odpowiadają, że zainteresowani są podcastingiem nadal i będą to rozwijać. Także trzymajcie rękę na pulsie, jeśli ktoś z was jeszcze nie dodawał swojego podcastu do Spotify, a chce to zrobić, no to lepiej zrobić to przez stronę Spotify'a, Submit Podcast, tak trzeba by szukać, Spotify Submit Podcast i tam znajdziecie taką stronkę, gdzie to można zrobić, zarejestrować się i mieć bezpośrednio statystyki od Spotify'a, a nie poprzez jakichś pośredników, to zawsze
jest lepiej i bardziej niezależnie, oczywiście. No to już tam wcześniej dostałeś sporo odpowiedzi, no ale to taka uzupełniająca odpowiedź. Mam nadzieję, że coś w tym temacie ci się rozjaśniło jeszcze bardziej. Dzięki, do zobaczenia.